Dzień dobry moi drodzy, jeśli widzieliście poprzedniego vloga Bartka, to przenosimy się kilka godzin później. Wyjechaliśmy z Cienfuegos i dojechaliśmy do miejscowości Trinidad. Jest to miasto uznawane za jedną z pierwszych hiszpańskich osad na Kubie. Jest to również region, który jest bardzo znany z tego, że było tutaj wiele fabryk cukru, a jak dobrze wiecie, przed 886 rokiem na takich fabrykach pracowali głównie niewolnicy z Afryki. Nie wiem, ile uda nam się dzisiaj zobaczyć, ponieważ jest już późne popołudnie, ale jak dobrze pójdzie, to trochę wam pokażemy. No i mam ogromne szczęście, ponieważ skontaktowała się ze mną dwa dni temu jedna z moich widzek, Barbara, która powiedziała nam, że ma tutaj dobrego znajomego, który może nam pokazać okolice. Meet Robert, this is our guide for today. Hi. Where are we now? Welcome to Trinidad. Yeah, my name is Roberto, or Robert. Yeah, I'm gonna be, a guy here in Trinidad. And this is the Plaza Mayor. Yeah, one of the most famous places in Trinidad. Mm-hmm. And we have one of the best museums that we have here in the city, which is a Romantic Museum, the yellow building over there. I know that this is not like the best time to visit Cuba because you just reopened, but you think that it's changing? I think we've seen tourists around here, right? So it's yeah, right. Reopening. Yeah, we are reopening right now, and maybe the next month, could be more. Buenas tardes, señor. ¿De qué es hecho eso? De Yarey. Yarey. Familia La Palmera. Siete horas. ¿Siete horas? ¿Solo siete horas? Sí. Wow. Zobaczcie, jaki super wąż. I on jest naprawdę taki giętki. Ale to jest świetnie zrobione. Pan siedzi tutaj na schodach kościoła i tworzy takie niesamowite dzieła. Wow, naprawdę super. Czaicie? Ja myślałem, że to się dni robi, a pan po prostu w zaledwie kilka godzin jest w stanie takie rzeczy stworzyć. O, bicicleta, okej. Okay. I señor dices, este es más complicado? Sí. Aha, i cuánto horas para bicicleta? Ocho. Ocho horas. Ale niesamowite. Tutaj są jeszcze mniejsze węże. Pan sprzedaje takie fajne rzeczy po 250 pesos, na przykład ten wąż, więc tyle, ile wam napisałem na dole. Kurde, szkoda, że nie mam miejsca w plecaku, naprawdę świetnie to wygląda. Muchísimo gracias, señor. Gracias. Buen día. Gracias. Pierwsze budynki zaczęły tu powstawać w roku 1514. Ten zielony budynek, który widzicie naprzeciwko, jest z XVIII wieku. To, co jest charakterystyczne dla tych budynków tutaj, to kraty, które wystają poza okiennice i są drewniane. W XIX wieku wprowadzono metalowe i tutaj jest ciekawa krata. Otóż ta górna część symbolizuje koronę hiszpańską. Dowiedziałem się tego przed chwilą, ale opowiedziałem. Przed nami klasztor miejski. Ten główny budynek pochodzi z 1618 roku, a to, co widzimy po prawej stronie, zostało dobudowane w późniejszym czasie. Miasteczko wydaje się być bardzo spokojne i no, większość rzeczy jest pozamykana, ale to jest miasto, w którym już widzimy drugą ogromną grupę turystów. Więc to chyba dobrze, bo to znaczy, że Kuba powoli wraca do życia. To jest ciekawe, zobaczcie, mamy tutaj wejście do jednej z Casa Particulares, jest zamknięta jak wiele innych przybytków tutaj i zastanawiałem się cały czas, o co chodzi z tym niebieskim znaczkiem. Myślałem, że oznacza on po prostu, że tu jest przybytek, w którym mogą nocować turyści, ale właśnie się dowiedziałem, że teraz to już jest w ogóle nieaktualne, ponieważ jest tylko jedna waluta, ale jak były dwie waluty, czyli jeszcze w zeszłym roku, to niebieski kolor oznaczał, że można było płacić w tej droższej walucie, w tej turystycznej, więc prawdopodobnie spotkalibyście w takim miejscu lepsze warunki i tak dalej, natomiast czerwony oznaczał, że jest on w walucie lokalnej, czyli tej, która obowiązuje teraz, która wcześniej dotyczyła tylko i wyłącznie Kubańczyków, więc podejrzewam, że w większości przypadków turysta nie mógłby z takich miejsc skorzystać, a Kubańczyk wiedział, że będzie tam w miarę tanio. Restauracja, którą macie za mną, jest bardzo popularna, z reguły jest zawsze pełna, jest tu mnóstwo ludzi. Wynika to z tego, że po pierwsze jest ciekawa, bo w środku są nawiązania do niewolnictwa, a po drugie jest położona koło drogi, która prowadzi do jednej z najlepszych dyskotek, która mieści się w jaskini i jest tam. Czyli ludzie sobie tutaj robią bifora i później na imprezę lecą. Tak, tak. Ta jaskinia nazywa się La Cueva, ale podobno teraz, jak zapytałem, czy warto tam pójść, to dowiedziałem się, że raczej nie, dlatego że normalni Kubańczycy raczej tam nie chodzą, tylko raczej chodzą tam Kubańczycy, którzy żyją z turystów, czyli chcą ich naciągnąć, albo właśnie dziewczyny, które szukają bogatych turystów, wiadomo dlaczego.
Po rewolucji kubańskiej, która miała miejsce ponad 60 lat temu, większość miejscowości, łącznie z Hawaną, bardzo się zmieniła. Dlatego, że podobnie jak bolszewicy w Związku Radzieckim, tak samo tutaj rewolucjoniści walczyli z tym, co było wcześniej i sporo budynków zmieniono. Choć jak patrzymy na Hawanę, to nie aż do tego stopnia, jak na pewno miało to miejsce w Związku Radzieckim, ale Trinidad szczyci się tym, że tutaj zmieniono niewiele. Mieszkańcy tego miasta zdawali sobie sprawę z tego, jak piękne ono jest, jaką bogatą ma historię. I tutaj mamy taką ciekawostkę, zobaczcie, ulica ma dwie nazwy. Jest nazwa Boka i jest nazwa Piro Ginard. I wynika to z tego, że ta pierwsza nazwa to jest nazwa z czasów kolonialnych, druga z czasów rewolucji, ale postanowili zostawić tabliczki z obydwiema. To, co widzicie za mną, to jest najstarszy budynek w tej miejscowości. Został on wybudowany w 1514 roku, a przyczynkiem do wybudowania tego budynku było coś, co wydarzyło się w tym miejscu. W cieniu tego właśnie wielkiego drzewa, które tutaj było, podejrzewam, że to nie jest to samo, musiało być wcześniej większe, 25 grudnia 1513 roku odbyła się msza i niecały miesiąc później w tym budynku podpisano akt założenia wioski. Za mną, jak widzicie, jest ogromna kolejka, ale jeszcze nie wiemy do czego. Zaraz się dopytamy. No więc to jest kolejka, słuchajcie, po papierosy, bo tutaj jest też sklepik mały, gdzie można kupić papierosy. I część z tych ludzi bierze je na handel, po prostu później je drożej sprzeda. Tak wygląda ta tawerna w środku. Nazywa się La Canchanchara i jest jedną z pierwszych tawern, które powstały na Kubie. W skład tego drinka wchodzi miód, limonka, aguardiente, czyli ten taki bimber z trzciny cukrowej, z którego później powstaje rum, lód i woda. Drink ten podawany jest w glinianym naczynku. Przed wypiciem należy go zamieszać, ponieważ tam na samym spodzie jest miód. Zobaczcie, ile miodu. Okay. Na zdrowie. Okay. Na zdrowie. Na zdrowie. Jak smakuje? Dobre, ale myślę, że ma dużą moc i to jest największa zaleta. Chociaż smaczne, smaczne. Trochę taka woda z miodem, mocny w smaku, ale wydaje mi się, że ta moc to jest głównie smak, a nie alkohol, bo to jest ten bimber. Fajna jako ciekawostka, ale drugiego bym nie zamówił. Budynek, który widzicie przede mną, jest to miejsce kultu religijnego nazywającego się Santeria. Jest to podobno ciekawy przypadek synkretyzmu religijnego, połączenia jednego z wierzeń afrykańskich z religią chrześcijańską, tylko że to jest prywatny dom i jest teraz zamknięty, ale może uda nam się tutaj przyjść jutro. To jest ten plac, na którym zaczęliśmy dzisiejszego vloga. Powoli zbliża się zachód słońca. Macie tutaj mnóstwo bawiących się dzieciaków i tam w tle zachodzące już powoli słońce. Oczywiście traktor za mną przejechał, jak tylko odpaliłem nagrywanie. Trochę ciężko nam się tutaj nagrywa, ponieważ Trinidad jest jednym z bardziej popularnych miast turystycznych na Kubie podobno, ale przyjeżdżamy tutaj w takich czasach, że wszystko jest pozamykane. Jeżeli mamy jakieś grupy turystów, to grupy, które przyjeżdżają tu autokarem i po kilku godzinach się zawijają z powrotem do miejscowości, w której przesiadują. No i podejrzewam, że największym urokiem tego miasta są właśnie te przepiękne noclegi, restauracje znajdujące się w przepięknych budynkach i tak dalej. Muzea również, muzea, które są zamknięte. Więc postanowiliśmy, że zostaniemy tutaj na noc i jutro rano spróbujemy się wybrać do jakichś dwóch miejscówek tutaj w okolicy, a później pojedziemy dalej. Tutaj za mną mamy właśnie zachód słońca, ale nie widzicie, ale tam na górze w knajpie siedzi właśnie Bartek, zaraz do niego dołączę i stamtąd będziemy podziwiali te widoki. A na górze taki klimat. Polonia! Polonia, verdad? Widok jest naprawdę przepiękny, aczkolwiek muszę to powiedzieć, przypomina mi to trochę San Cristobal, w szczególności dlatego, że tutaj są jeszcze góry. Jak ci się podoba? Stary, magicznie to wygląda. W ogóle być tu w tej miejscowości i nie zobaczyć jej z góry, nie zobaczyć tego zachodu słońca, to stracić wiele. Te góry, wieża tego kościoła i zachód słońca. W tym przypadku jest to biznes prywatny, co można wywnioskować po cenach, ponieważ są one dużo wyższe. Ale tak jak wam mówiłem wcześniej, jeśli mamy taką możliwość, to staramy się wybierać biznesy prywatne. Mamy cały zespół tylko i wyłącznie dla siebie, bo w tej knajpie nie ma nikogo oprócz nas.
piątek, godzina 23, pochodziliśmy trochę, poszukaliśmy imprez, nie było łatwo, niewiele się tutaj dzieje, aż w końcu trafiliśmy na imprezę, gdzie z reguły jest muzyka na żywca. Jest to impreza w państwowym miejscu. Podchodzimy do wejścia i mówimy: dobry wieczór, czy można wejść? A pan mówi: tak, dobry wieczór, ale nie ma muzyki na żywca, przez co bilet jest tańszy i kosztuje tylko 50 peso od osoby. I możecie kupić po dwa piwa albo butelkę rumu. A my, a możemy Cuba Libre? A on pyta gościa: jest Coca-Cola? Nie, nie ma. Nie, nie możecie, tylko butelkę rumu. Coca-Coli nie ma. No to chyba wracamy do domu i idziemy dzisiaj wcześniej spać. Tak, wyśpimy się i zaczniemy dzień rano. Ja myślę, że to jest lepsze niż imprezowanie po nocy na Kubie, bo jest trochę smutno, naprawdę jest smutno i jest dziwnie. Tyle mam powiedzieć. I to z playbacku gra, tak? Tak, to jest playback. Jedyne miejsce, które znaleźliśmy, w którym siedzą ludzie, to park, dlatego że tutaj jest Wi-Fi. Dzień dobry, tak dzisiaj spałem. To jest tak zwana casa particulares, czyli po prostu prywatny dom i część jego jest przekazywana turystom na noclegi. Całość kosztowała 80 zł za dwa pokoje za dwie osoby, czyli 40 zł za osobę. Jest prywatna łazienka, tak dosyć skromnie jak widzicie. Taki mam widok z tarasu. Zaraz zgarniamy Bartka i lecimy dalej. To jest miejsce, w którym nocowaliśmy, bardzo fajne miejsce, przyjemnie, szybki internet, dobry zasięg. Jest taka ciekawostka, że za mną jest sklepik tego pana. Powiedział mi, że od niedawna rząd po prostu pozwala ludziom handlować, jest więcej tolerancji dla takiego małego handlu. To w związku z sytuacją, jaka jest w kraju. No i zobaczcie, pan właśnie wystawił tu swoje produkty na sprzedaż. To znaczy nie produkty, towary. Czyli macie jakieś cygara, chemię, proszek do prania, dezodoranty. Klapki. Nawet klapki są i ubrania. Ale pieseł nie jest na sprzedaż. Przenosimy się na śniadanie, tym razem w biznesie państwowym. Tam jest to drzewo, które wczoraj widzieliście, ponieważ wszystko inne było pozamykane. Mówimy o śniadaniu, a jemy obiad, dlatego że śniadań tu nie ma, ale nie tylko śniadań tu nie ma. Chcieliśmy zamówić na przykład makaron, czyli pastę. Pan powiedział: nie, makaronu nie mamy. Zapytaliśmy, co mają, powiedział: pizzę, ale bez szynki, z serem i z warzywami. No i powiedział, że mają krewetki z ryżem, więc zamówiliśmy właśnie to. Bartek ma takie, a ja mam z pomidorami. Cenowo wygląda to właśnie tak, tylko że mniej więcej 1/3, a może nawet i połowy nie ma. Jedzenie, jak to często bywa w tych państwowych przybytkach, było takie 5/10. Dodatkowo miałem w nim jakiś piach i po prostu wszystko zgrzyta między zębami. No ale czasami nie ma wyboru. No stary, ale co cię dziwi, że w krewetkach jest piach? Przecież krewetki żyją w piachu, nie? Nie ma nikogo? No nie, nie wiem, czy można tak wchodzić stary. Buenas tardes. Buenas tardes. Słuchajcie, nikogo tutaj nie ma. Są tylko jakieś pieseły. Tutaj mamy ołtarz. Jeden. Drugi. Bartek chyba kogoś tam znalazł. Buenos días. Para Polonia, un santero cubano llamado Israel. Este es el templo de los cultos afrocubanos. Llamado en Cuba la santería. ¿Qué es la santería? Una religión que se mezcló en Cuba con la iglesia católica. Porque creemos en Dios, es un solo Dios, de Jesucristo. Aquí tenemos la imagen de María. María es el símbolo de las aguas para los africanos. Y los cultos africanos lo llamamos Yemayá. Esta religión no tiene que ver nada con el vudú, que también se practica en Cuba por la influencia de Haití y de Jamaica. La santería proviene de los cultos nigerianos. Y como ya han observado, este es un altar sincrético entre la cultura africana y la iglesia católica. Tenemos a María, a Jesús y tenemos los elementos naturales como el altar, tenemos las piedras, el ancla que es el símbolo del hombre. Es una gráfica con los elementos naturales, son los llamados orichas, los cuatro elementos principales. De todos esos elementos, como ven, está un ojo, quiere decir que hay un solo Dios, que todo lo ve y todo lo puede, lo visible y lo invisible de este mundo, que es la fe del hombre, que es lo principal. Sin fe no hay religión. Tenemos los elementos, el agua, el fuego, la tierra, el aire, todo eso están elementos muy importantes, pero también los que están adentro, ¿me entiendes? Porque entre los elementos de la tierra está, tenemos los árboles, las plantas, tenemos el agua también y tenemos muchos elementos que nos sirven para la vida. El agua nos da vida y nos sirve para la naturaleza y el fuego nos calienta. Y cocinamos. Y juntos nos da café, que me gusta. Sí, café. Eso era una manera de esconder su religión en tiempos de cuando el catolicismo dominó mucho, cuando los españoles estaban. En los siglos XVII y XVIII, los africanos no podían practicar esta religión porque son religiones paganas para la iglesia católica.
Pero qué sucede es que ellos a través de las imágenes católicas conservaban su identidad, sus creencias a través de la mente. Y esta religión popular cubana, es la santería. Esta religión somos animistas. ¿Qué pasa? Que nosotros usamos plantas, la botánica, medicinales para cuidar el cuerpo y el alma. ¿Qué pasa? Que en aquellos tiempos, al principio de la esclavitud, estos esclavos trajeron consigo sus creencias, pero también traían los conocimientos a través de la farmacia. Se protegen a través de plantas y estas cosas para curar su cuerpo y su alma. ¿Y las muñecas aquí? Bueno, esto es muy importante. En Cuba, estas muñecas son simbólicas. Se llaman anáquille. Estas muñecas están más fortificadas porque son de esta época. Por aquel tiempo los esclavos confeccionaban las muñecas de tela alegórica a un espíritu, a un antepasado, y lo ponían ahí como poner una fotografía de Cristo y le rendían culto a esas muñecas que no tenían nada y simplemente una muñeca, era su semejanza, como decir. En aquellos medios los españoles ricos se podían hacer cuadros, pintar, hacerse pintura, hacerse cuadros, y como los esclavos eran personas pobres y humildes, hacían, confeccionaban estas muñecas y a través de esas muñecas les rendían culto a sus ancestros. Sí, aunque sobre todo somos católicos, pero el católico es un catolicismo popular, porque yo soy santero, soy bautizado y voy a la iglesia, a la misa católica, voy a la iglesia. Y las fiestas católicas son las mismas de la santería. Hoy tenemos una fiesta católica, que tenemos a Santa Bárbara. Hay un templo de Santa Bárbara, si quieren ir por allá, pueden ver. Entonces ahí se hacen toques, se hacen fiestas. Nosotros en Polonia es interesante que también tenemos mezcla de catolicismo y de paganos. Antes. Y también tenemos unas fiestas que son de antes mezcladas con el catolicismo, pero no tan vivid, no tan... No tan popular. Sí. ¿Qué sucedió? Que en Polonia hubieron, a través de la iglesia católica, más fuerte, creo. Bueno, sí. Y después, en la Santa Inquisición, hubieron esas cacerías de estas personas que usaban plantas, usaban cosas, que eran personas como tu abuela, que curaba cualquier malestar, cualquier cosa, con un huevo, un conejo, una gallina, se la pasaban por el cuerpo. Y a eso le llaman brujería. Pero aquí usted dijo que algo con animales, entonces... El animal se hace sacrificio porque en todas las religiones se hace sacrificio. Uh-huh. ¿Me comprende? Inclusive en la iglesia se hace sacrificio, lo que no se ve. Eso ustedes le llaman la misa del gallo, del 24 de diciembre. ¿Eh? Porque por eso no se ve, porque la iglesia guarda los secretos, igual cuando hay iniciación de una monja, de un cura, se guarda esos secretos. En la santería se hace sacrificio, cuando una persona va a ser iniciada a la santería, porque la sangre es el símbolo de la vida, como el agua, ¿ves? El agua es el Espíritu Santo. Por eso que la persona es bautizada por la iglesia para recibir el Espíritu Santo, para la vida esta que estamos llamando, y la vida eterna a través de Cristo. Entonces el agua es la magia de la vida y es la energía positiva. Sin agua no podemos vivir. Más que todo en un país tan caliente. Sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, les deseo para Polonia todo lo mejor. Gracias. Muchas gracias. Fajnie, że było otwarte. Super, że nas przyjęli i opowiedzieli nam trochę o tym synkretyzmie religijnym, jakim jest santeria. Jeżeli kojarzycie, to nie jest pierwszy raz, kiedy na moim vlogu pojawiają się tematy synkretyzmu religijnego. W Meksyku są to wierzenia Majów zmieszane z religią chrześcijańską. W tym przypadku są to wierzenia chrześcijańskie zmieszane z wierzeniami afrykańskimi, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, tutaj na Kubie były setki tysięcy niewolników z Afryki. Jest to naprawdę bardzo ciekawy temat. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o synkretyzmie w Meksyku, to tutaj gdzieś wam zaraz wyskoczy vlog, w którym wybraliśmy się do kościoła, w którym składają w ofierze kurczaki. Jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomnieliśmy wam wspomnieć. Macie Google Maps, wybieracie sobie miejsce, do którego chcecie jechać, klikacie Directions i co się dzieje? Nie prowadzi was aplikacja. Możecie kliknąć sobie Preview i wtedy pokazuje wam krok po kroku, jak macie jechać. Możecie sobie tutaj przewijać, gdzie macie skręcać, ale nawigacja na Kubie nie działa. Co ciekawe, próbowaliśmy też z VPN-em i nie przeszło, więc to jest chyba bardziej kwestia lokalizacji niż samej blokady internetu. W każdym razie chcemy dzisiaj dojechać do miejscowości Camagüey, więc przed nami 3:50, czyli podejrzewam, że realnie jakieś 4,5-5 godzin jazdy. Jak wrażenia z postpandemicznego Trinidadu? Jedna noc to
akurat tutaj jest. Jeden dzień, jedną noc, nie więcej. Nie chciałbym tu zostać na pewno dłużej. Wczoraj był piątek, nic się nie działo praktycznie. O 23 byliśmy w domu, a ktoś nam napisał, że tutaj były najlepsze imprezy kiedyś. Jakiś kolega, który rowerem zjechał całą Kubę. Tak więc no, teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż przed pandemią na pewno. Dlatego dzisiaj jedziemy do większego miasta, do Camagüey. Po drodze zatrzymaliśmy się w San Isidro, gdzie możemy zobaczyć ruiny, no i też niektóre budynki się ostały. Takiej finki, można powiedzieć. Miejsca, w którym w XVIII wieku znajdowały się uprawy trzciny cukrowej. Była również tutaj fabryka czy rafineria cukru. Przed nami znajduje się hacjenda, w której prawdopodobnie mieszkali właściciele tego przybytku. Tak wygląda ta hacjenda w środku. Wygląda na to, że odbywa się tutaj jakiś remont, więc jest szansa, że powstanie tutaj kiedyś jakieś muzeum. Tutaj mamy wieżę obserwacyjną z dzwonem na samej górze. Biorąc pod uwagę, że niewolnictwo zostało zdelegalizowane dopiero w 1886 roku, to chyba wiem, co miała ona na celu. Wieża ta składa się z trzech kondygnacji, ma schody, które prowadzą na górę. U góry był zegar. I cała ta konstrukcja służyła do tego, żeby pilnować niewolników. Po prostu ktoś był na górze i patrzył, czy wszystko jest ok. Trochę jak obóz koncentracyjny. Cena wygląda całkiem stabilnie. Ale stromo. No. Jest bardziej drabina niż schody. Im wyżej wchodzę, tym mniej stabilnie to wszystko wygląda. Ale słyszę tam coś, co może być albo grupą much, albo rojem pszczół na przykład, więc on zaraz się przekonamy. Nie wiem, czy będziecie to słyszeli na aparacie, ale ja tutaj słyszę, jakby dron w okolicy latał, a to oznacza, że mamy tutaj gdzieś rój pszczół, więc zbieganie po tak stromych schodach mogłoby się dla mnie źle skończyć. Nie widzicie chyba, ale tam jest ul, więc odpuszczam sobie. Tak to wygląda z pierwszego piętra. Tutaj mamy pozostałości po jakichś budynkach. Podejrzewam, że tam daleko ciągnęły się te pola uprawne trzciny cukrowej. Teraz jest jej tutaj naprawdę mało. Zaraz tam podejdziemy. A zobaczcie, jakie ogromne są te drzewa. Tutaj pozostałości po kolejnym budynku. Wygląda na to, że są to same ruiny. Jest to opisane co prawda po hiszpańsku, ale w dosyć specjalistycznym języku, zatem nie będę wchodził w szczegóły, ale są to ruiny pomieszczeń i narzędzi, gdzie wydobywano w skrócie z trzciny cukrowej cukier. Poprzez tego, co doczytałem, gotowanie jakiegoś płynu, w szczegóły nie wchodzę, można się dowiedzieć, jak się to robiło. Trochę opowiadałem o tym na vlogu z Muzeum Rumu. Tutaj na górze pokaże się teraz, jaki to vlog. Zapraszamy do obejrzenia. Natomiast jak ty byłeś tam na tej wieży, to ja się oparłem o to drzewo i tak patrzyłem na to wszystko i sobie wyobraziłem, ile tu musiało być historii, na przykład międzyludzkich, na przykład ktoś się w kimś zakochał 200 lat temu, wiesz. Ktoś się z kimś pobił, ktoś kogoś nienawidził, ktoś kogoś lubił. Całe życie ktoś spędził tutaj. To smutne z jednej strony, ale z drugiej pobudza wyobraźnię, w sensie, że ile tu się musiało dziać wtedy. I setki osób przymusowo pracujących, stare ściągniętych z drugiego końca świata, z Afryki, tutaj na Kubę, po to, żeby zapieprzać niewolniczo na polu trzciny cukrowej, co? My Polacy nie braliśmy w tym udziału. Wygląda na to, że to nie była tylko uprawa trzciny cukrowej i rafineria cukrowa, ale również destylarnia. Czyli innymi słowy, jest to kompleks budynków, cała fabryka, taką jaką widzieliśmy na makiecie, kiedy byłem w muzeum Havana Club, tutaj gdzie wam się wyświetli zaraz ten vlog. I chciałem teraz powiedzieć, że prawdopodobnie odbywało się tutaj wszystko na mniejszą skalę niż na tej makiecie, którą widzieliśmy w muzeum, ale przypomniałem sobie, że jak patrzyłem na mapie, to tutaj normalnie przez tą dolinę, przez którą przejeżdżaliśmy przed chwilą, idą tory kolejowe, które podobno teraz są nieaktywne prawdopodobnie z powodu pandemii, ale skoro są tu tory kolejowe, to podejrzewam, że nie zbudowali ich tylko po to, żeby turyści mogli sobie przejeżdżać z Trinidadu do tej fabryki, tylko właśnie było to wykorzystywane do
transportu cukru, bimbru, rumu i tak dalej. Nauczyłem się właśnie nowego słówka po hiszpańsku, otóż zajrzałem do czegoś, co wcześniej nazywałem ciekawym urządzeniem do wytwarzania cukru, a jest to studnia. Czyli po hiszpańsku pozo. To są baraki, w których mieszkali niewolnicy i podobała mi się reakcja Kesza przed chwilą, który powiedział, że mało ich tu było, ale po chwili się kapnęliśmy, że prawdopodobnie mieli po prostu bardzo mało miejsca. Mogło być tak, że mieli po prostu po łóżku, a łóżka były piętrowe na przykład. Tutaj nawet mamy mapę. Tutaj 14 pomieszczeń, tutaj 20, tutaj też kilkanaście. No i oprócz tego była to również taka przychodnia, szpital. Ja wiem, że takie trochę gdybanie, ale jak myślisz, w takim jednym prostokącie ile osób mogło mieszkać? Nie mam pojęcia, ale jakbyś mi powiedział, że 20, to bym się nie zdziwił, bo wszystko jest możliwe. Ludzie do wszystkiego są zdolni. Zbiornik na nadmiarową wodę, która spływała stamtąd, tam jest troszeczkę wyżej. Woda spływała, gromadziła się tutaj, była używana między innymi do prania ubrań przez niewolników. Zajrzyjmy do tego zbiornika. Echo. Halo. Tutaj mamy jeszcze małe pole trzciny cukrowej. Bardziej jako pokazówka, żeby było wiadomo, o co tutaj chodziło, bo wcześniej, jak pytaliśmy się przed chwilą pani, tutaj wszędzie była ona posiana. Kompletnie nie rozumiem, jak to jest, że tutaj cały kraj stoi trzciną cukrową, a nigdzie jeszcze nie widziałem do kupienia soku z trzciny cukrowej, który jest w ogóle jeden z moich ulubionych soków. Ostatnio piłem go w Kolumbii, jak byłem w Medellin, świeżo wyciskany, a gdy podróżowałem po Azji Południowo-Wschodniej, najlepszym momentem dnia po wielogodzinnej podróży motocyklem było właśnie zatrzymanie się u przydrożnego sprzedawcy, poproszenie go o wyciśnięcie soku, odrobina limonki, lód, najlepszy napój na świecie. Po drodze do Camagüey znajduje się miejscowość Sancti Spiritus. No i właśnie teraz w tej miejscowości jesteśmy i idziemy takim głównym deptaczkiem i szukamy czegoś do jedzenia, bo jesteśmy już głodni. Niewiele o tym mieście wiemy, niewiele mamy na nie czasu. Jesteśmy tu tylko przejazdem, ale wam je trochę pokażemy. Leniwa miejscowość z tego co widać, niewiele się tu dzieje, minimalny ruch drogowy, dziadki sobie siedzą, odpoczywają w parku. Niewiele stresu to na pewno jest, ale myślę, że też adrenaliny nie za nadto. W związku z faktem, że są duże problemy tutaj z dostępem do samochodów, pojazdów jako takich, no bo nie da się łatwo sprowadzić. Samochody, jak już mówiliśmy, niejednokrotnie kosztują 5 razy tyle, co na całym świecie. Sporo ludzi używa rowerów. Pewnie brakuje autobusów, bo widzieliśmy nawet ciężarówki przerobione na takie autobusy, w sensie że ludzie na czepie siedzą. Są też elektryczne skutery. I co najważniejsze, o czym zapomniałem przed chwilą powiedzieć, używa się tu koni cały czas na taką skalę, na jaką jeszcze tego nie widziałem w żadnym innym państwie. Bo obok dróg, które prowadzą między dużymi miejscowościami, są to drogi asfaltowe, trochę przestarzałe, ale funkcjonują, jest zawsze taka wydeptana ziemia dla koni. Po prostu tamtędy konno ludzie sobie jadą. Wcześniej nie rzuciło nam się w oczy używanie rowerów na dużą skalę, ale wydaje mi się, że w tej miejscowości wynika to z tego, że tutaj jest po prostu dobry stan dróg. Ciekaw jestem, czy ktoś z was kojarzy tą markę w Europie, Mishozuki. Jak widzicie, jest to motocykl elektryczny i bardzo często je się tutaj widuje. Weszliśmy tutaj do restauracji i spytaliśmy się pani o menu i ona powiedziała, że w sumie to nie ma za bardzo co nam podawać, bo jest tylko jedno danie, fajitas z kurczaka albo z wieprzowiny. Idziemy szukać dalej. 20 minut później. Chodzimy i szukamy miejsca, gdzie możemy po prostu zjeść i gdzie jest więcej niż jedno danie do wyboru.
i większość, no wszystko praktycznie jest zamknięte. I teraz się poczułem naprawdę jak w PRL-u. Ja co prawda PRL pamiętam tak sobie, bo jak się skończył, to miałem 9 lat, ale przypominały mi się te ulice małych miasteczek, właśnie takich jak tu tutaj, gdzie chodzisz i szukasz czegoś, żeby się napić. Ciężko jest w ogóle cokolwiek załatwić, życie toczy się bardzo wolno. Poczułem się, jakbym chodził wtedy z mamą i szukał Pepsi-Coli, której nigdzie nie ma, tylko w jednej kawiarni. No i oczywiście podeszliśmy do kogoś na ulicy, zapytaliśmy się, czy mogą nam polecić miejsce, gdzie możemy coś zjeść. Dwie dziewczyny nas zabrały jakąś uliczkę, podchodzą, patrzą, no sorry, to jest jedna restauracja, o której myślałyśmy, jest niestety zamknięta. Więc jak widzicie, jest problem, żeby po prostu znaleźć miejsce, gdzie można zjeść obiad. No słuchajcie, był taki moment, że pomyśleliśmy, że możemy sobie wybrać jedzenie, które chcemy zjeść, ale szybko zostaliśmy sprowadzeni na ziemię. Wróciliśmy do miejsca, w którym były fachity, bo pamiętajcie, że na Kubie nie zawsze się je to, na co masz ochotę, tylko czasami się je to, co rzucą. No i tutaj są akurat fachity i domyślcie się, co jedzą wszyscy wokół. Powiem wam, że jedzą to samo. Całość, czyli dwie fachity, cztery duże butelki wody Coca-Cola i dwie kawy kosztowała 4 euro. Okej, moi drodzy, kończymy na dzisiaj, wyjeżdżamy właśnie z miejscowości Sancti Spiritus. Miejscowość bardzo ładna, zadbana, ale jednocześnie powiedziałbym, że smutna. Bardzo podobnie jak Trinidad w obecnych czasach, ponieważ ci ludzie się tam snują tymi ulicami w takim jak gdyby letargu. Wszystkie knajpy są pozamykane i nie wiem, no mam wrażenie, że tam nie ma kompletnie nic do roboty oprócz siedzenia na ławce. A ty co o tym myślisz? Myślę, że życie toczy się tutaj w Hawanie, ale w takich mniejszych miejscowościach jak ta, w której byliśmy, to po prostu musi być bardzo nudno. Tak to wygląda, że ludzie naprawdę żyją tam bardzo spokojnie i nic się tam nie dzieje. I tymi słowami kończymy dzisiejszego vloga. Przypominam, że w następnym filmie widzimy się na kanale Bez Planu. Na razie, trzymajcie się, cześć!